Снимай! Wszyscy cali! Kuba, ty się kujesz kroplówkę. Ja mu sprawdzę nogi. Dawaj sprawdź, jakbyś się wydarzył. Dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś, jak bardzo często w tym programie, o Ukrainie, o tym co dzieje się na froncie, jak wygląda ten front z bliska. Dzisiaj o tym opowiemy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę prowadzić, dzięki którym on jest niezależny. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Na końcu programu wymienię kilkoro z Państwa. Dziękuję wszystkim mecenasom. Za chwilę zobaczycie Państwo, albo usłyszycie o tych mecenasach i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Ongeo.pl geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Damian Duda, ratownik pola walki, dzisiaj w Warszawie w studiu. Witaj. Kiedy przyjechałeś do Polski? Od paru dni, można powiedzieć, kilkudziesięciu godzin jestem w Polsce. Zrotowaliśmy się, łapiemy oddech, troszkę się reorganizujemy. Część z państwa, czy większość z Państwa pewnie słyszało bądź widziało opowieści Damiana w moim programie w innych, kiedy był na froncie. Dla tych państwa, którzy nie wiedzą, ten właściwie od początku, prawie od początku wojny, tak jest. Przez prawie cały czas byłeś na, na linii frontu. Tak, generalnie od 2014 roku, od początku tej pełnoskalowej inwazji, praktycznie cały czas z krótkimi przerwami w kraju na ogarnięcie własnego życia zawodowego, bo my to wykonujemy wolontarystycznie, nie pobieramy za to pieniążków, zebranie sprzętu, reorganizacja, powrót na front i można powiedzieć, że no nie było jakiejś większej operacji, fazy tego konfliktu, w której byśmy nie uczestniczyli. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy, pamiętam, byłeś w Bachmucie. Była taka dosyć dramatyczna rozmowa, bo słychać było ostrzały za, dosłownie tuż, tuż obok. Jak teraz wygląda linia frontu? Jak wygląda ta kontrofensywa Twoimi oczami? Co Ty widziałeś i jakby czym, się, czym to się różni od, od tego, co było do tej pory? Wiesz co, my teraz pracowaliśmy na dwóch odcinkach: na odcinku zaporowskim, później na odcinku bachmuckim. Ja myślałem, że po Bachmucie nic mnie nie zaskoczy. Ja myślałem, że jedziemy odpocząć teraz, um, wierząc w to, że ta kontrofensywa rozpędzi się, że ta kontrofensywa jest na tyle dobrze przygotowana um, i na tyle dobrze na że ta maszyna będzie przedzierała się przez Rosjan i będzie szła do przodu. Niestety okazało się, że tak jak było zresztą w przypadku pozostałych rotacji, że poziom emocji, dramatyzmu i pracy był większy od tych Poprzednik. Znaczy, no, nasze warunki pracy trochę się różniły, bo w tym przypadku już nie um, biegaliśmy od piwnic do, do piwnic, um, tak jak to było w Bachmucie, pracowaliśmy w polu. Um, ale dostrzegliśmy tam na miejscu, jak mocno um, różni się oczekiwany obraz bądź obraz podawany przez. Propagandę w kontekście um, tej kontrofensywy, um, do tego, co tam rzeczywiście na miejscu się um, dzieje. Do tej kontrofensywy, która była od samego początku bardzo pompowana, um, ona była bardzo lukrowana, ona była bardzo, um, można powiedzieć, idealizowana, zapominając o dwóch rzeczach. Po pierwsze, kto atakuje, ma gorzej od tych broniących się. A po drugie, na końcu tego wszystkiego jest człowiek który będzie musiał zapłacić najwyższą cenę, bardzo często e, śmierć, w, w lepszym wypadku e, zranieniem, e, kalectwem, za to, by te postępy faktycznie miały miejsce. Bo to nie jest tak, że Rosjanie usłyszeli o kontrofensywie i oni nagle postanowili cofać się i oddawać kawałek ziemi po kawałku. No, oni się przygotowali do tego bardzo dobrze. Oni Z byli... tego, co słyszę, tak? I no, wszyscy nasi znaczy zaskoczeni. No, niby wiedzieliśmy, ale chyba skala tego przygotowania, Wszystkich trochę zaskoczyła skala zaminowania terenu, tak? Te, Oni czy byli... te miny rzeczywiście z bliska to widać, że to jest tak bardzo duży problem. Oni byli świetnie przygotowani. Kiedy my jechaliśmy na Zaporze do jednego z nowo formowanych pułków specjalnych, podlegających bezpośrednio pod um, sztab generalny, um, to dwa dni wcześniej rozmawiałem z moim kolegą który mówił żebyśmy przyjechali dlatego że oni drugi raz próbowali szturmować ten sam kierunek szturmy będą się powtarzały i oni wiedzą że za chwilę ofiar będzie zdecydowanie więcej niż jest teraz wyjechaliśmy okazało się że nie dojechaliśmy zginął w kolejnym szturmie i to wyglądało w ten sposób że kiedy oni szturmowali kiedy Ukraińcy szturmowali Rosjanie wyszli im na plecach oni na odcinku Zaporowskim mają pokopane, przygotowane okopy półtorej metra przynajmniej, więc spokojnie mogą prowadzić ogień w pozycji stojącej. Mają wylane betonem schrony wśród tych okopów, które tam są, czyli to nie jest prowizorka. Oni mieli czas, żeby się przygotować. I mój, mój kolega zginął w ten sposób, że kiedy oni poszli do szturmu, Rosjanie wyszli z tuneli, których nie było widać, zamaskowanych tuneli, i zaczęli walić po nich z flanki. Dwie osoby zginęły podczas tej akcji. Później kolejne, kolejne szturmy, kolejne, kolejne ofiary i przede wszystkim miny. Potężna ilość min, bardzo duża ilość min. My bardzo często wyjeżdżaliśmy do um, osób, które um, doznały urazu na skutek min. Um, I tam na Zaporożu pracowaliśmy na um, transporterze pancerzonym. Wyjeżdżaliśmy na pierwszą linię, braliśmy poszkodowanych um, i uciekaliśmy z nimi w miejsce względnie bezpieczne, gdzie czekały karetki pogotowia. Naszym zadaniem um, było wziąć poszkodowanego z um, wyznaczonego punktu ewakuacji. Bardzo często było tak, że ci poszkodowani nie dochodzili do punktów ewakuacji, więc niemalże my musieliśmy iść e, pośród tych min, po poszkodowanego do, do okopów, bardzo wąskimi ścieżkami, rozminowanymi przez e, saperów, e, bez możliwości nawet rzucenia się w trakcie ostrzału na prawo albo na lewo. Transportery opancerzone bardzo często nie miały możliwości zawrócenia, dlatego że były tak wąskie ścieżki e, rozminowane, i tutaj tylko i wyłącznie możliwość cofania. Dała, da, dawała możliwości jakiejś tam ewakuacji. Problem polegał na tym, e, że Rosjanie się uczą, bardzo szybko uczą, mm, i kiedy wyłapywali rozminowane ścieżki ewakuacji, ścieżki dojścia, e, to wtedy kryli ją te ścieżki były wtedy spalone, były przestrzeliwane. Trzeba było tworzyć nowe podejścia, nowe drogi rozminowane do tych konkretnych kierunków, co generowało kolejne straty, bo kolejni ludzie musieli tam pójść rozminować. Sprzęt. Jak wygląda takie rozminowanie? nie jestem saperem, nie uh -huh. jestem ekspali e e specjalistą. Ale, w, ale widziałeś tak, albo słyszałeś o no, Ale Mamy do czynienia z, z, dwoma, e z, z dwoma czynnikami. Czynnik ludzki i czynnik mechaniczny. Uh -huh. Czynnik ludzki to są ludzie, którzy po prostu idą i rozminowują za pomocą sprzętu bądź za pomocą materiałów wybuchowych. E e I mamy czynnik mechaniczny, czyli są trały do rozminowania, które rozminowują. Uh -huh. e wydaje mi się... A rozumiem, że taki saper, Aha. czy ten sprzęt jedzie jeszcze długo przed rozpoczęciem jakiejkolwiek akcji, tak? No bo jeżeli się pojawi, no to jest natychmiast narażony na ostrzał ze strony wroga. Zazwyczaj, jeżeli operacje były przygotowywane na wczesne godziny poranne, bo zazwyczaj początek operacji tam odbywał się w wczesnych godzinach porannych, albo nocnych, to pod ukryciem zmroku kilka godzin wcześniej ukraińscy saperzy działali. Okej. Okay. I rozminowywali. Eee, bardzo często bywało tak, Y, że operacja nie mogła się odbyć, dlatego że y, saperzy po prostu wylatywali tam w powietrze. To często się zdarza, właśnie chciałem zapytać. Zdarza się często. Widzieliście na pewno wszyscy film w internecie, mm, gdzie mm, M113 wyjeżdża na pole minowe, medycy wychodzą po osoby, które wyleciały na polu minowym i jeden z medyków urywa mu nogę, zakłada sobie samopaskę uciskową, i on cofa się do tego transportera. Ten film pojawił się wtedy, kiedy my pracowaliśmy w identyczny sposób, być może na tym samym odcinku, i my mieliśmy identyczną sytuację. To znaczy, z chwilą, kiedy ci saperzy robiący ścieżkę podejścia do pierwszej linii wylecieli w powietrze. Padł rozkaz dowództwa, by zabezpieczenie medyczne, w którym my byliśmy, wyjechało po chłopaków na pole minowe i ich tamtąd zabrało. Moi ludzie, część z nich była na hamerze, który akurat podbierał chłopaków z okopów, którzy odebrali rannych, a jeden z medyków ukraińskich, miał być tam też mój medyk, ale został przesunięty na karetkę w ostatniej chwili. Do tej pory nie wiemy, jak to się stało. Chyba zrządzenie, zrządzenie losu, bądź boska decyzja, w zależności od tego, czy ktoś wierzy, czy nie. Ten medyk pojechał na to pole minowe po tych poszkodowanych. Myśleliśmy na początku, że to był dron kamikaze, natomiast teraz wiemy, że najprawdopodobniej rampa M113, która się opuszczała na dół, aktywowała minę, przez co ten medyk wyleciał w powietrze. Urwało mu głowę, nie miał najmniejszych szans na przeżycie. I tragizm tej sytuacji polega na tym, że tam, na tym odcinku zaporowskim, Rosjanie przygotowali się bardzo dobrze, mieli na to czas, mają bardzo dobrych inżynierów i to jest trochę takie bicie, bicie głową w mur. Tak jeszcze wróćmy do tego, bo chciałem to zobaczyć, ponieważ bardzo często tu programy i w innych programach rozmawiamy o tym z ekspertami, z analitykami, którzy oglądają to z góry, tak, jak posuwać ten front, gdzie wyglądają, ale tak nie, nie mam tego obrazu, yy, czasami do tych filmików jest, tak? Jak jest, jak jest, szeroka jest ten pas, który rozminowują saperzy przed akcją i, jak da, i ile oni są w stanie tego zrobić, w jakim tempie to się robi? Trzy metry na mm -hmm. szerokość mm -hmm. maksymalnie. I Jeżeli na takich trzech metrach yy, yy, szerokości ile jest w jednym takim Ile jak gęsto są te miny? Ciężko mi powiedzieć, mm -hmm. bo nie, nie jestem saperem nie. I, i nie znam też e, sposobu narzucenia tych mm -hmm. min, natomiast faktem jest, że te rzucenie zmienili taktykę, e, oni zagęszczają większą ilość e, min na danym obszarze, oni mieszają te miny, e, bardzo często m, jedna mina współpracuje z drugą miną tak, żeby dawało to e, zjawisko nieusuwalności min. To te znaczy, miny, że co, że jak się jedną... Miny przeciwpiechotne są e, na zmianę Montowane z minami e, e, przeciwpancernymi. E, bardzo często się to e, spotyka. Poza tym Rosjanie też nauczyli się m, minować drogi dojścia. E, teraz bardzo często spotyka się sytuacja, w której oni m, w sieci okopów budują taki sarkofag, bardzo bezpieczny schron, do którego uciekają, kiedy Ukraińcy już wchodzą w okopy. Oni mhm. uciekają do tego sarkofagu, wysadzają okopy, trochę taka nasza reduta ordona wysadzają okopy. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i wychodzą z sarkofagu. I dobijają Ukraińców, którzy próbowali zdobyć te dane konkretne okopy. Także oni się, oni się, oni się uczą, oni e, odrobili pracę domową. A jeszcze wracając do tego rozminowania, taki, nie wiem, że w nocy wychodzi ekipa, to ile ona jest w stanie e, rozminować? Znaczy jak długi odcinek, e, bo ten front posuwa się. Bardzo powoli, tak? Bo się zdobywają czasem po kilkadziesiąt, po kilkaset metrów. Ile, ile wciągną takiego przygotowania nocnego, jak długi ten odcinek są w stanie rozminować? Wiesz co, bardziej jestem medykiem polowalnym niż mm. saperem. Natomiast wydaje mi się, że to na pewno nie są długie odcinki. Mm -hmm. to, to na pewno nie są kilometry, jeżeli już to, to setki metrów. Mm -hmm. Na odcinku hercąńskim, kiedy byliśmy, pracowaliśmy z takimi saperami. Kiedy my szliśmy do szturmu, oni szli przed nami. Mm -hmm. i, i czyścili na bieżąco przed nami, wskazywali drogi przed nami, wiązali wstążeczki, po których my poruszaliśmy się, ewentualnie znaczyli miejsca, które w ich mniemaniu są zaminowane, żebyśmy je omijali e, i posuwaliśmy się, mm, żeby ci nie skłamać, przez 6 godzin zrobiliśmy około 1,5 kilometra. Więc to dość, dość, dość powolne tempo, i to było cały czas wyczekiwanie, aż saperzy dadzą zielone światło, po to, by posunąć się trochę do przodu. Od miejsca bezpiecznego do miejsca bezpiecznego. Nie no rozumiem, tutaj... że to, wtedy, to i tak oni, jak atak potem atak idzie po tej linie, to są to trzy pasy o szerokości 3 metrów kwadratowych. To jak oni z tego ataku, z takiego wąskiego pasa są w stanie zaatakować jakieś większe siły. Albo Ukraińcy poruszają się e, szykiem zwartym mhm. i Oby jak najszybciej do um, okopów przeciwnika, wierząc w to, że nie są zaminowane. Albo podjeżdżają transportery opancerzone tym rozminowanym pasem, który na transportery jest trochę szerszy. Ne, podjeżdżają pod same linie um, obrony przeciwnika, tam desantują chłopaków i tam chłopaki już działają. Mhm. Często tak się to odbywa. Mhm. A to się tak słyszymy tutaj. Dochodzą takie informacje, także no, idzie powoli, ale jednak się posuwa ten front do przodu. O, o te kilkaset metrów dziennie w tych dobrych dniach. Jak to rzeczywiście wygląda? Jakie jest twoje doświadczenie i twoja wiedza? Mm -hmm, ja też nie mogę. Zweryfikuj to, jakby, bo samu że medyjny przekaz też, czasami się. ja też, ja też, ja też za dużo mm. nie mogę mówić pod względem Jasne. taktycznym, bo sytuacja jest cały czas świeża. Natomiast są miejsca, gdzie rzeczywiście tak się to odbywa, a są miejsca, gdzie się tak nie odbywa. To znaczy. Są, to Jeśli znaczy się nie odbywa to co? Jest? Pracowaliśmy też na odcinku e, bachmudzkim. na hmm. odcinku zaporowskim, e, z chwilą, hmm. kiedy ten medyk wyleciał w powietrze, musieliśmy organizować swoją robotę i pojechaliśmy na odcinek bachmucki, tam na odcinku bachmudzkim pracowaliśmy z jedną z jednostek z Sił Specjalnych Ukrainy, która zajmowała się mm, głównie czyszczeniem okopów e, i braliśmy udział w, w jednym ze szturmów, w jednym z takich zadań em, bardzo dramatycznym, który, który później przerodził się w operacji odzyskania ciała tych, którzy zginęli em, w pierwszej części operacji. I tam akurat odbijaliśmy się od ściany, dlatego że Rosjanie w okolicach Berchiwki usadzili się na wzgórzach na jednym ze wzgórz, które broniło dostępu do Bachmutu. Oni stamtąd mieli możliwość, mieli perymetr pracy po Ukraińcach przez 7 kilometrów. Przez 7 kilometrów Rosjanie kontrolowali praktycznie każdy kawałek ziemi artylerią i e, przede wszystkim też. Bronią, e, rakietami kierowanymi przeciwpancernymi. Więc jakakolwiek technika, podjazd jakiejkolwiek techniki, e, wiązał się z tym, że ona była momentalnie niszczona. E, I to i ta technika, której zadaniem było szturmowanie, jak i ta technika, której zadaniem była ewakuacja. Więc w sytuacji rannych, my musieliśmy ich targać 7 kilometrów na rękach, bądź 8 kilometrów, tam różnie ludzie to liczą, w bardzo trudnym terenie. Musieliśmy ich targać m, e, przez zwłoki, rozkładając to się członki e, części ciała żołnierzy, którzy zginęli tam wcześniej, w tył. Mm, i, I tam akurat e, ten front stoi, a jeżeli już posuwa się do przodu, e, to posuwa się do przodu o zdobyte dwie, trzy jamy, czyli tam kilkadziesiąt metrów, nie, nie tamte kilkaset. E, więc na różnych odcinkach sytuacja wygląda różnie. Czy te straty Ukraińców są wyższe niż były wcześniej? Teraz? Nie powiem nic e, tajnego w tym momencie. E, wręcz nawiążę do czystej logiki. Atakujący z reguły ma gorzej niż broniący mhm. się. I w ataku z reguły te straty są większe niż w obronie. Tak. E, ponieważ jest to aktywna, e, aktywniejsza faza działań wojsk ukraińskich niż to, co obserwowaliśmy wcześniej to naturalną koleją rzeczy te straty są wyższe. Mhm. A po stronie rosyjskiej? Jak to wygląda? Jakieś masz wyobrażenie proporcji? Wydaje mi się, że one są mniejsze, mhm. e, natomiast no, to jest naturalna cena za zdobycie e, pozycji bronionych, dobrze przygotowanych, dobrze umocnionych. Mhm. Mówisz tak, że e, Rosjanie dzisiaj są duż, dużo się nauczyli, są bardzo dobrze przygotowani, tak? Znaczy nie mówisz już tak jak mówiło się o nich, nie wiem, rok, półtora temu, że to przy, poza, poza jakimiś tam grup, grupami to bardzo często nieprzygotowani nie, nie do walki ludzie. Tu rozumiem, nie mamy z czymś takim do, do czynienia. Słuchaj, wśród jeńców i wśród e, tych, którzy zostali wzięci do niewoli przez e, oddziały, z którymi my pracowaliśmy, e, wiemy, że to już nie są przypadkowi ludzie. Że bardzo rzadko e, są to mobilizowani, niedoświadczeni żołnierze. E, Rosjanie ściągają, e, w szczególności na odcinku zaporowskim się z tym spotkaliśmy, Rosjanie ściągają z głębi Rosji, z m, odległych jej zakamarków, e, Scenariuszy, mm, bezpieki, jednostek specjalnych, e, rzemieślników, znających się na swojej robocie. Wiemy to po dokumentach, wiemy to po naszywkach, wiemy to po e, przesłuchaniach tych jeńców. To nie są przypadkowi ludzie. Mhm. E, przynajmniej na tych e, bardzo wrażliwych kierunkach, na których działaliśmy my. A nawet jeżeli to są mobilizowani, to oni już są e, wciągnięci do. Kadrowych jednostek Federacji Rosyjskiej, nie tych robionych na prędce na okoliczność wojny, i też dorównali do poziomu, który w tych jednostkach funkcjonował, przynajmniej przed wybuchem pełnoskalowego konfliktu. Więc mamy tu do czynienia z bardzo karnym, dobrym i dobrze przygotowanym do walki przeciwnikiem. Po broni, którą Udaje się brać później do jako trofeum przez żołnierzy ukraińskich. Widać, że to też jest coraz nowsze wyposażenie indywidualne, że to też jest nowa broń dobra broń, sprawna mechanicznie. No i coraz więcej zaczyna się pojawiać opt elektroniki wśród albo wśród poległych Rosjan, albo wśród jeńców, coraz częściej spotyka się noktowizję, termowizję i to nie tak, jak się to odbywa na Ukrainie, że jest ona dawana przez wolontariuszy, kupowana na zbiórkach, tylko jest to kontraktowa, normalna, wojskowa noktowizja, termowizja o dobrych zasięgach, celowniki termowizyjne, noktowizyjne. Mm -hmm. Czy to zupełnie inna, znaczy tak, z jednej strony to inna, inna armia rosyjska, tak dużo lepiej przygotowana, ale też jednak Ukraińcy idą do przodu. Powoli, płacąc wysoką cenę, ale posuwają się. Są odcinki, na których się posuwają, są odcinki, na których e, nie za bardzo się posuwają e, i biją głową w mur. Ciężko tutaj mówić o takim regularnym ruchu do przodu. Wszystko rozbija się w tym momencie o dowódców i o sposób dowodzenia na poszczególnych odcinkach. Są tacy dowódcy, którzy jeżeli widzą, że nie ma możliwością, nie, nie ma możliwości, by drugi trzeci raz ten sam ruch Dał pozytywny rezultat um, i trzeba zmienić taktykę, to wtedy oni szukają innych możliwości, robią dodatkowe rozpoznanie, w, w, wspierają się innymi jednostkami um, i dopiero kombinują, um, jak um, nacierać na ten dany konkretny odcinek bez powtórnego generowania strat. Ale są tacy dowódcy, um, którzy. Um, Twierdzą, że jeżeli dana jednostka nie ma odpowiedniej ilości 200, czyli poległych, to znaczy, że nie walczy i miga się od walki. I że ilość poległych świadczy o tym, jak aktywnie walczy dana jednostka. Czyli takie sowieckie myślenie. Mhm. Um, były też przypadki, to już po posołedarze takie rzeczy zaczęły się dziać, gdzie jeżeli dowódca danej jednostki mówił, że on nie pójdzie dalej do przodu, dlatego że nie ma możliwości bez generowania zbyt dużych strat w wykonanie tego zadania i był ściągany z funkcji, a dowodził jako, jako dowódca był ustanowiony e, inny oficer, który nie miał problemu z tym, żeby wysyłać chłopaków na pierwszą linię, mm -hmm. pomimo tego, że wiedział, że to się będzie generowało, że to będzie generowało e, straty. E, w, w, w tym przypadku Ukraina dostaje sprzęt na toski, ale wydaje mi się, że jeszcze trochę brakuje natowskiej metody dowodzenia tego leadershipu, tego zachodniego sposobu zarządzania no, właśnie tymi zasobami ludzkimi. Jeden z naszych kolegów medyków, Mike, który służył w jednej z jednostek ukraińskich, ochotnik ze Stanów Zjednoczonych, był ranger z bardzo dużym doświadczeniem, z bardzo dużą ilością operacji wojskowych, właśnie mówił, że, że pomimo tego, że Taj jednostka, w której służy, która miała być nową jednostką, dobrą jednostką, um, że permanentnie brakuje mu tam leadershipu. Czy nie jest tak, bo ja o tym słyszałem jakieś pół roku temu chyba, czy kilka, dobrych kilka miesięcy temu, że w tej pierwszej fazie e, wojny e, brało udział bardzo dużo oficerów wykształconych przez NATO, o, stosunkowo młodych, którzy właśnie walczyli, e, no byli Wykształceni po prostu przez Amerykanów czy, hmm, czy z e, trenerów, jakby z, inny, z, z innych państw. E, i, I dlatego też jakby świetnie sobie, świetnie sobie radzili. A nawet jeszcze nie mając tego sprzętu, który, bo, 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 bo jeszcze go nie było. No ale bardzo wielu z nich zginęło. E, I opowiadałem tu dwie niezależne od siebie osoby, mówiąc o tym, że ci dowódcy nad Ukraińscy wychowani przez NATO, czy wyszkoleni przez NATO, zostali zastęp... no, musieli być zastępowani. I sięgano po tych, no, postkomun... znaczy, tych, którzy się wychowali w dawnym systemie, tak nawet no, jeszcze za komuny, ale jeszcze w tej armii takiej e, postkomunistycznej. I że z nim jest dużo trudniej, bo oni e, po pierwsze sami często boją się podejmować decyzji, Czekają na rozkazy z góry, nie wykorzystują rozmaitych szans. Rośnie napięcie między tą starym wojskiem a nowym wojskiem, tym natowskim i, i tym jakby starszym. Czy, to, czy z czymś takim mamy do czynienia? Coś takiego ty obserwowałeś, że właśnie ta, ta, to jest ten problem? Wiesz, to na pewno widać tą rotację w kadrach dowodzenia. Mhm. Na skutek, no właśnie. Śmierci bądź zgonu, śmierci zgonu bądź zranienia i dyskwalifikacji takiego oficera ze służby, choć warunki dyskwalifikacji po zranieniu teraz znacznie się zmieniły. One zostały znacznie zawyżone i zdarza się, że nawet po rekonwalescencji ukraińscy żołnierze bez rąk i bez nóg z powrotem są cofani do służby na stanowiskach niebojowych, na stanowiskach bardziej sztabowych, szkoleniowych, ale jednak nie są puszczeni do cywila. I, I faktycznie ta rotacja tam się odbywa e, i zastępuje się ich no, tej dwoma kategoriami ludzi. Pierwsza kategoria ludzi e, to są oficerowie z m, poboru, z rezerwy, z mobilizacji, e, którzy swoje szlify oficerskie odbierali właśnie w systemie e, sowieckim, więc i sowieckie mniemanie o wojnie dalej mają, bądź chłopakami, którzy wykazali się w boju. Idzie za nimi doświadczenie, do tego dokłada się po prostu oficerskie epolety, by mogli, by mogli dowodzić. W tych jednostkach, gdzie ten drugi wariant jest stosowany powszechniej, chłopcy czują się pewniej, morale jest wyższe i generalnie, nawet jeżeli takie rozkazy, które przychodzą z góry, są rozkazami trudnymi do realizacji, chłopaki nie do końca w nie wierzą, to realizują, idąc za swoim dowódcą, za, za, za oficerem. Chwilą, kiedy mamy ten pierwszy wariant, gdzie mamy oficera narzuconego z góry, to brak wiary w jego umiejętności, brak zaufania, sprawia, że każde zadanie, które z góry spływa już na dzień dobry, przez chłopaków, jest uznawane za ewentualny powód utraty życia bądź zdrowia, poprzez brak zaufania właśnie do tego, do tego oficera. Mhm. I jakby których przypadków jest dzisiaj więcej? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że w tych jednostkach, w których my pracowaliśmy, ale my pracowaliśmy w jednostkach o bardzo dużym natężeniu ochotników, um, stosuje się raczej ten drugi wariant, mm -hmm. to znaczy w jednostkach, gdzie mieliśmy dużą ilość ochotników, bądź gdzie na początku zgłosiła się duża ilość ochotników, wiadomo, teraz dorzuca się do nich mobilizowanych, dlatego że ilość chętnych um, do walki z, z własnej nieprzymuszonej woli na Ukrainie spada. Um, Konflikt po prostu wyeksploatował ten kraj także pod kątem czynnika ludzkiego. To tam. Przychodziły całe grupy znajomych, całe grupy weteranów, całe grupy e, kolegów, gdzie naturalnie wyłaniał się lider. A jeżeli tego lidera zabrakło, tak jak było w przypadku m, nas, kiedy my poszliśmy na, na szturm, e, nasza grupa liczyła 20 osób. Niestety w trakcie tej operacji zginął dowódca m, tej grupy zadaniowej, e, to automatycznie na jego miejsce wskakiwał. E, Inny e, lider, inny, e, można powiedzieć, e, e, przywódca, e, dowódca e, tej, tej, tej grupy. Jak jest morale dzisiaj? Czy ono jest, jakbyś, po, jesteś od dawna tam, tak? Porównujesz e, w czasie. Czy ono jest cały czas takie same? Cały czas jest tak duża e, determinacja i wiara w to, że że wygramy? To wszystko zależy od działów, wszystko zależy od dowódcy, wszystko zależy od traktowania żołnierzy, wszystko zależy od warunków funkcjonowania. Tam, gdzie dowództwo nie słucha swoich ludzi i wysyła ich do przodu, nie licząc się z konsekwencjami, morale drastycznie spada. I to, co żołnierze automatycznie szukają dwóch wariantów. Pierwszy wariant, ucieczka ze służby są różne sposoby ku temu, różne prawne sposoby. Są nawet nielegalne oczywiście, ale są specjalne komórki na Ukrainie, wykształciły się, które zajmują się orzenkiem żołnierzy z starymi, starszymi kobietami, które mają grupę inwalidzką po to, żeby pod względem prawnym taka osoba mogła zwolnić się ze służby jako osoba, która opiekuje się małżonkiem niepełnosprawnym. Oczywiście... dużo jest takich Przypadków? Sporo. Mhm. E, oczywiście jest, e, oczywiście prawo ukraińskie się broni, i tutaj bardzo mocno zawęża się, kto w takim przypadku takim opiekunem może być. E, decydując, że jeżeli jest siostra, brat, bądź e, żyją rodzice, e, to nie mają prawo przed małżonkiem, e, więc małżonek dalej pozostaje w służbie. E, a drugi sposób to przeniesienie się do innej jednostki, gdzie po prostu są dowódcy, którzy nie, nie marnują tego potencjału ludzkiego i chłopaki wiedzą, że mogą, mogą zaufać i mogą pójść do przodu za taką osobą. My pracowaliśmy raczej z jednostkami, gdzie tej potrzeby nie było, morale było wysokie, bo też dowództwo i dowodzący, przynajmniej ci niższego szczebla, ci bezpośredni, szanowali swoich żołnierzy, dbali o, nich, o ich morale, pod, pod wieloma względami. Kiedy my poszliśmy na operację um, i kiedy mieliśmy jednego poległego, ponad 50% rannych, kiedy wytargaliśmy chłopaka um, na rękach, te 7 kilometrów w tył, pod ostrzałem, Rosjanie jeszcze przez e, 2-3 kilometry szli za nami, więc my tak naprawdę z tym poszkodowanym na noszach e, od oko po oko puskakaliśmy, dawaliśmy mu leki, płyny, żeby przeżył. Musieliśmy go stabilizować, był w bardzo ciężkim stanie, był w szoku. Ale go wynieśliśmy, udało się, przeżył. Po paru dniach stwierdziliśmy, chłopaki stwierdzili, że nie zostawią tam swojego dowódcy i na pierwszą linię poszliśmy po poległego i wytargaliśmy go stamtąd, gdzie chwilę temu mieliśmy rannych i gdzie mieliśmy zabitych. Wynieśliśmy go pomimo tego, że raz, że Rosjanie kontratakowali, dwa, że no, mieliśmy przypadek, friendly fire, to znaczy przy podejściu do poszkodowanego, e, ktoś zaczął po nas prowadzić ogień. Chłopaki, z którymi ja byłem, nie odpowiedzieli ogniem, dlatego że widzieliśmy, że to jeszcze nie jest pierwsza linia. Wiedzieliśmy, że nie ma możliwości, by pracowali po nas Rosjanie, pracowali po nas Ukraińcy i zanim my... Nie Nieświadomie, tak. Zanim my za pomocą środków radiowych dostaliśmy informację, e, inaczej, za, kiedy my, zanim my e, wypuściliśmy za pomocą środków, e, ognio, środków łączności informację, że tu jesteśmy, kto po nas strzela, e, zanim dowódca naszej grupy, który koordynował to ze sztabu, e, znalazł kto po nas strzela, e, to trwało to pół godziny. I my przez te pół godziny nie wiedzieliśmy, E, czy e, w pewnym momencie ktoś z prawej, z lewej od tyłu, nie podsunie się do nas na telebisko, by nas zarzucić granatami? E, a wtedy rozerwani na szczępy granatami, nie wytłumaczylibyśmy się, że to my, że to my, że, że to swoi. Szczeliśmy, że swoich, szczeliśmy hasła, pomimo to dalej ktoś po nas pracował. E, I my w takich warunkach, Jest mimo wszystko. Wynikało to z tego, że mm, bardzo często e, operacje składają się z dużej ilości jednostek, mm -hmm. m, z grup zadaniowych. E, nie ma tutaj jednolitych pododdziałów, które by pracowały na jednym konkretnym odcinku, e, więc z automatu e, środki e, łączności nie są kompatybilne. E, Ukraińcy wchodzą w skomplikowane operacje. E, Trochę na modłę natowską, złożone z kilku faz, z kilku komponentów. E, tylko problem polega na tym, że nie mają tego przećwiczonego, e, nie mają tego mm, procedurami e, jakoś zakorzenionego, i kiedy jeden element wypada, to wtedy wszystko sypi się jak domek z kart. I tak pewnie było też tutaj w tym, w tym miejscu. Ale d, 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 czemu ciągnąć ten swój y, y, mhm. wywód? My wyciągnęliśmy tego poszkodowanego. On już parę dni leżał. Śmierdział strasznie to, to, to o, oberwał w głowę z tego tytułu, że oberwał w głowę w pierwszej kolejności rozkładała się głowa, mózg zabezpieczyliśmy czarnym workiem czarny worek się rozerwał to był chłop, który ważył 100 kg musieliśmy go wziąć na nosze, które ciągnęliśmy za sobą po prostu jak zaprzęg co parę metrów się zmienialiśmy do tego ciągły ostrzał ale my go, ale my go zabraliśmy my go stamtąd wyszarpaliśmy i my go ciągnęliśmy przez te pola, pomiędzy ciałami i zwłokami żołnierzy, których nikt stamtąd nie zabrał. Pomiędzy zwłokami żołnierzy, od czaszek po świeże ciała. One były w różnym stanie rozkładu. I teraz morale, w tym pododdziale, w którym ja byłem, jest wysokie i będzie wysokie, bo chłopaki widzą, że nawet jeżeli zginą, wrócą do rodziny, że ktoś się o nich zatroszczy że ktoś e, o nich zadba, e, że jeden za drugiego pójdzie w ogień i pójdzie do piekła. E, natomiast z drugiej strony, w takich pododdziałach, e, gdzie wiesz, że jak berwiesz, nikt ci nie ewakuuje medycznie, jesteś zdany sam na siebie, e, a o twoje ciało też się nikt nie zatroszczy, a przynajmniej nie za szybko, automatycznie morale spada w dół. Ale taka sytuacja jest częsta, ta, ta, ta negatywna, po stronie ukraińskiej? Nie chcę być defetystą. Mhm. I nie chcę powiedzieć, że ona jest coraz częstsza albo że przeważa. Ale, ale się. zdarza się tak. Mhm. No trudno, że było idealnie przez. Przez cały czas. Świat nie jest czarny albo biały. Świat jest pełny odcieni szarości. E, my pracujemy na rzecz e, ukraińskiej e, armii ochotniczo oczywiście. E, współpracujemy, ratujemy chłopaków. E, no niejednokrotnie pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie oddać za nich życie. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że nie boimy się, pójdziemy za nimi jak trzeba będzie to do piekła. No, ale w, przed chłopakami e, i tutaj nie udajemy i nie malujemy wyidealizowanego obrazu, e, że wszystko jest w porządku, że wszystko gra i że wszystko jest okej. Okay. Mm -hmm. A jak wygląda sprawa sprzętu? Jak też porównujesz to, co było, to, to co jest. Czy są braki? Czy, no, wiadomo, że nie miałem samolotów, tak? No. Nigdy nie widziałem takiej ilości nowoczesnego sprzętu, mhm. jaki zauważyłem teraz na odcinku zaporowskim i też na odcinku bachmuckim. Faktycznie widać ten sprzęt zachodni faktycznie widać czołgi, widać transporter opancerzone, coraz więcej broni kalibru 5.56, widać kalibru natowskiego w rękach chłopaków. Coraz więcej um, granatów, sprzętu przeciwpancernego zachodniego. E, to jest coś, czego brakowało w Słodarze, coś, czego brakowało w Wachmucie, Tutaj faktycznie to, to, to się zauważa. A z drugiej strony dużo lepiej przygotowana obrona. Rosyjska. Na pewno lepiej niż obrona ukraińska. Z chwilą, kiedy <tryk> nas, Rosjanie, wypychali z Bachmutu, czy wypychali nas wcześniej z Sołedaru. Na pewno nie byliśmy, wojsko ukraińskie nie było na tyle mocno przygotowane. Na ile tam Rosjanie się przygotowali. Mhm. Wszyscy to obserwujecie, tak znaczy, wy, i, i wy pomagający, ratujący i, i żołnierze i widzą jak. I takie, tak, to, to samo słychać wszędzie, nie? Jakby, że, jak dobrze jest ta przygotowana o, o obrona ukraińska, i że to idzie powoli i bardzo ciężko, i straty są duże. Czy tam jest ciągle wiara, że mm, odzyskają te, te tereny, że o, odniosą jakiś duży, duży sukces? Wiara i przekonanie, i to jest jak oparte na czymś racjonalnym? Oni wiedzą, że nie mają innego wyjścia. Mhm. Oni zwyczajnie wiedzą, że. E, Jakikolwiek zatrzymanie się w tym miejscu będzie daniem oddechu Rosjanom. Mhm. E, niektórzy mówią teraz bardzo często, jak tutaj przyjechałem e, te kilkanaście e, godzin temu do kraju. Niektórzy mówią, że e, no, Ukraińcy muszą się do rozmów. Amerykanie napierają, e, zmuszą Ukraińców do rozmów. E, każdy po stronie ukraińskiej. Kto będzie nawoływał do rozmów z Rosjanami, przez ludzi zostanie nabity na pal, po prostu. Mhm. Zostanie na Majdanie e, powieszony na latarni. Przy tej ilości mm, zła, przy tej ilości strachu, przy tej ilości zbrodni, przy tej ilości e, cierpienia, jaki doznał naród ukraiński, zdecydowana większość nie będzie chciała rozmawiać. Nawet za cenę dalszych ofiar. O. A jeszcze że sam front i zaplecze jego, to zaplecze szpitalne, e, to którego, jak wy jesteście wspierani, jak to wygląda? Czy to wygląda lepiej, gorzej? Tak jak trzeba? Znaczy, tak trzeba, nic nie jest na wojnie, tak jak trzeba. Tak? Ale jakby... Organizacja służby medycznej na Ukrainie w strefie frontowej wygląda następująco. W każdym pododdziale powinien być bojowy medyk. Gość z plezakiem medycznym, który daje pierwszą pomoc na polu walki. Tu jest różnie. Ci medycy bardzo często giną, są ranni, trzeba ich zastąpić następnymi, i oni bardzo często są po szybkich kursach, które nie do końca dają wiedzę i umiejętności. Bardzo często chłopaki stosują, bądź dziewczyny, bo też są kobiety, półśrodki i nie do końca robią swoją robotę dobrze, ale. Mimo wszystko po pewnym czasie działania i po doświadczenia e, są w stanie przynajmniej tych trzech głównych killerów e, pola walki, czyli masywne krwotoki, dysfunkcja układu oddechowego, e, Brak, brak oddechu, są w stanie ogarnąć tak, by poszkodowany został ewakuowany z, z tej strefy niebezpiecznej. Ewakuacja odbywa się za pomocą kasy waków, czyli improwizowanych środków ewakuacji medycznej. Tam też są medycy pola walki, czyli albo transporterami opancerzonymi, dedykowanymi, bądź niededykowanymi, Albo po prostu samochodem, pick-upem, wszystkim, co jest w stanie wywieźć chłopaka z, z, z pola walki. Dalej zaczynają się medewaki, czyli karetki pogotowia już dedykowane, które w miejscu względnie bezpiecznym odbierają poszkodowanych i wywożą albo do szpitali, albo do punktów stabilizacyjnych. Najczęściej są to punkty stabilizacyjne, takie można powiedzieć, tak jak u nas w Afganistanie to były trauma Rumy. To tutaj mamy punkty stabilizacyjne. Które bardzo dobrze funkcjonują. Te punkty stabilizacyjne, w których my byliśmy i w których my funkcjonowaliśmy, są bardzo dobrze obsadzone chirurgami, anestezjologami, lekarzami wszelkich specjalizacji, są pielęgniarki anestezjologiczne, instrumentariuszki. No to wszystko działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Tam nawet dokonuje się. Na miejscu już zabiegów, operacji. Sprzęt medyczny, diagnostyki raczej jest, raczej wszystko dobrze to funkcjonuje i taka osoba ustabilizowana, taka osoba. Ogarnięta, jest wysyłana za pomocą medewaków, karetek pogotowia, już do szpitali na konkretne kierunki, w zależności od tego, w jakim stanie taka osoba jest, jakiej pomocy jej potrzeba, do takiego szpitala jest wysyłana. Naszym zadaniem jest wytargać osobę ze strefy niebezpiecznej, ustabilizować ją do chwili, aż zostanie wywieziona kasywakiem bądź medywakiem e, i przekazana dalej personelowi medycznemu. Jak to dalej może wyglądać? Jak oni sobie wyobrażają, jak ty, widząc to, co się, co się dzieje? Czy jest e, Gdzie jest nadzieja na jakiś przełom? W czym jest ta nadzieja? Znaczy, gdzie, gdzie oni upatrują swoich, e, swoich szans? Oni liczą na to, że w pewnym momencie y, ta tama pod naporem y, ukraińskiej y, kontrofensywy pęknie. Uh -huh. Liczą na to, że przez ten wyłom będą mogli się wlać y, w ugrupowania wojsk rosyjskich. Y, no i tutaj też bez znaczenia nie jest to, że od czasu do czasu dochodzą do nas informacje, y, jak reżim Putina chwieje się trochę w jedną, trochę w drugą stronę na skutek działania y, wewnętrznych tarć. Myślę, że na to nie jakoś jak na Mesjasza, Ale to też kalkulują Ukraińcy, na to też Ukraińcy delikatnie liczą natomiast Ukraińcom też już powoli kończy się cierpliwość i też już powoli mają dosyć postrzegania tego konfliktu, tak mi się wydaje, jako konfliktu tylko i wyłącznie w obronie i to, że od czasu do czasu na teren Rosji są wysłane drony ze strony Ukrainy, wydaje mi się, że to jest taki sygnał, że w pewnym momencie może być wet za wet i w tych miejscach, gdzie ta obrona rosyjska nie jest przygotowana, Ukraińcy mogą Pokusić się o wtargnięcie na teren Federacji Rosyjskiej, by po prostu odciągnąć część sił z tych odcinków i tych kierunków, na których oni działają. Oczywiście za pomocą RDK już mieliśmy w Gdańsku takie, takie, takie manewry, ale wydaje się wielu osobom, które tam są na miejscu, że być może dojdzie do takiego działania bardziej bardziej skalowego, dlatego że ten konflikt eskaluje. Ten konflikt eskaluje, ten konflikt coraz bardziej um, wymaga od jednej i od drugiej strony um, bardziej zdecydowanych i kinetycznych środków um, walki działania na przeciwnika. Na koniec chciałem cię zapytać e, o coś, co to trudno pytać, ale uzgodniliśmy, że mogę cię zapytać, czy o tak, ty to znosisz, tak psychicznie, jak jesteś, obserwujesz to przez przez cały czas jesteś blisko, możesz spać? Bo jak, jak sobie ty i twoi koledzy z tym radzicie? Wiesz co, na pewno jest ciężej niż wtedy, kiedy spotkaliśmy się w twoim hmm. studiu za pierwszym razem. Hmm. To Te rzeczy się, pierwsze, pierwsze tygodnie wojny, nie? Tak, rzeczy się, rzeczy się odkładają, rzeczy się gromadzą, coraz więcej znajomych ludzi ginie, coraz więcej znajomych ludzi e, przestaje być w zasięgu twojego wzroku. Organizm coraz bardziej zaczyna um, obrywać, cierpieć, um, no ale z drugiej strony z tyłu głowy też masz to, że um, siedząc w domu, idąc na rekonwalescencję, um, twoi znajomi, którzy są tam na miejscu, nie będą bezpieczniejsi, a ta wojna się nie skończy. Um, i tutaj, im więcej tego obciążenia jest, tym bardziej my musimy szukać środków ku temu, by je amortyzować. W fundacji, w międzyczasie, w którą założyliśmy, mamy swoich psychologów, mamy osoby, które dbają o to, żeby po powrocie kompensować te rzeczy, które w nas się odkładają i będą odkładały. My nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy, nie jesteśmy ludźmi którzy są całkowicie nieczuli na to, co się dzieje po, po jednej z akcji, gdzie mieliśmy dużo ilość roboty, gdzie już sytuacja na to pozwoliła, po prostu zdjąłem hełm z głowy, oparłem się o drzewo i, i płakałem. Musiałem dać siłę, si musiałem dać możliwość moim emocjom, by, by uszły. Bo w przeciwnym razie, po prostu byśmy zwariowali, byśmy nie wytrzymali. I są takie chwile, gdy, gdzie możemy sobie na to pozwolić, są takie chwile, gdzie musimy sobie na to pozwolić, by po prostu wytrzymać. No, nikt nie urodził się po to, by brodzić w ludzkich szczątkach, mając z tyłu głowy, że nie może się posypać, bo za chwilę do tych szczątek dojdzie ciało poszkodowanego, który na ciebie w tym momencie liczy. Masz chłopaka, e, który widzisz, że jest blisko śmierci, dlatego że wpada w wstrząs, z blady, trzęsie się nim. E, do tego chłopak mówi: "Chłopaki, zostawcie mnie i idźcie sami" e, z, z rezygnacji. E, I to nie jest tak, że to na ciebie nie wpływa. To nie jest tak, e, że emocje to nie mnie targają, ale wiesz, że jeżeli ich nie zblokujesz, to za chwilę on faktycznie tam zostanie. No i są takie chwile, gdzie faktycznie budujemy wokół siebie skorupę, faktycznie staramy się mieć te emocje na, na wodzy, ale później musimy się z nich, że tak powiem, rozliczyć, oczyścić, je zrzucić, by móc dalej funkcjonować. Dajesz sobie dobrze radę z tym na ile na razie myślę, że jest okej. Okay. Nie wiem Możesz czy nie spać. przyjdzie na razie tak. Nie wiem czy nie przyjdzie taki dzień, w którym e, stwierdzę, że... No, że definitywnie koniec, e, przynajmniej na chwilę obecną, że w trosce o własną psychikę e, muszę zwolnić i, i pomagać bardziej z dystansu. Na chwilę obecną jeszcze czuję się na siłach, by, by dalej pracować i dalej wracać na Ukrainę. Oczywiście widzę, że już nasze ręce to za mało, moje ręce to za mało. Skupiam się na tym, żeby szkolić nowych medyków pola walki, skupiamy się na tym, żeby wysyłać nowe ekipy na Ukrainę. Natomiast sami też jeszcze będziemy się angażować i będziemy tam pracować. Bardzo ci dziękuję. I za to, co robisz, i, i za tą opowieść. Dzięki serdeczne. Dzięki. Dzięki, Damian. Damian Duda, ratownik pola walki. To wszystko dzisiaj. E, dziękuję. Obiecałem w imieniu jeszcze kilkoro patronów: Karolina Sanicka, Adam Śmiałek, Piotr Majcher, Marcin Dąbrowski, Mariusz Jahol. Serde serdecznie Wam dziękuję. Wspierajcie też działania Fundacji e, Damiana. E, i Żołnierzy Ukraińskich. Dziękuję bardzo za to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.